Siemano, z tej strony Jacek, ze mną jest Krzysztof K. i Jakub K. Tutaj otworzymy sobie dzisiaj starter pack pani Top Class. Co jest w środku? Album jest, trzy saszetki i trzy karty Holo Giant, tak? Tak. Kuba właśnie otworzył też przed chwilą swój. Z ciekawszych kart na to trafił Holo Giant Mekambe. Takie ładne są te Holo Gianty. No jeszcze miał Hernandeza i Barelle. No i najważniejsze, co jeszcze Kuba trafił w saszetkach, to co? Czerwony Haaland. Czerwony Haaland. Unbeatable. Fajna rzecz. Dobra, Krzysiu, rozpruwaj to. Dobra. Myślałam, że to wrzucił bawełny Haaland. No, nawet nie zauważyłeś, nie? No. Pomyśl, ile dzieciaków otwiera i te kolorki, nawet nie zauważa, że te kolorki, bo nawet może nie wie, że są kolorki, nie? No. Gdzieś ile tych ambicji ginie tam gdzieś od chłani. Jak tam, Krzysiu? Nie wiem. No tak, jak dużą saszetkę, wiesz? Może się wymieniają za takie ambicji, bo to nie? No, oczywiście, jakieś oporne. Czekaj, bo to jest... O. Może się to tam wymieniają za Indytubor kolorowy, bo nawet nie wiedzą. No nie wiedzą właśnie. Wierzę, że dużo ludzi nie jest na takim etapie kolekcjonerstwa, czy w poziomie. Myślę, że karty to tylko karty. Tutaj jest album. Jest album, tak. Tak. Aha. No to są te naklejki numeryczne. 540 kart. Nie, 540 miejsc w albumie. A kart Dobra, jest 270. Tak naprawdę dwa zestawy pełne by ci weszły do jednego albumu, tak? Holo Giant. O, no, Pedri. Daję, to pokazuję. Pedri. Co mamy pierwsze? Pedri. Pedro Pedri. O, De Bruyne. De Bruyne. I Foden. Ty miałeś trzech z reprezentacji, ty masz trzech z klubów, tak? No. On miał dwóch Francuzów i Włocha, ty masz dwóch City i... No Pedri fajny. Pedri, no to jest Barcelona, zbierasz, nie? A najlepszy... Mi się podobają z tyłu te karty. De Bruyne. Nie jakieś durne tło, tylko fajne zdjęcie, tu tłoczone, nie? No. Jakieś to, jakoś to wygląda. Dobra, Krzychu, jedź z saszetkami. Saszetki. I potem z tyłu będziemy mają fajne. No, tył fajny. Potem będziemy sobie album uzupełnić, nie? Lepsze niż tamtej. Już nie pamiętam, jakie było w tamtych Holo Giant, ale... Rashford. Co to? Furnish. Furich jakiś. Nie, to jest Furnish. Aha, Furnish, dobra. Rafael Guerreiro. Koselu. Max Power. Lubię go, on jest z Realu. Max Rainbow Power. Master. Znaczy Rainbow Master. Augusto. Kto? Okay. Augusto. Carlos Augusto z Interu. Szczerze mówiąc, nie znam nawet gościa. Ja też. Hernandez Winner. Kyle Walker. Masterclass Walker. Kiedyś stał na bramce. I drugi Walker. No to chyba jeszcze coś było, nie? Walker trafi. No, gra się na bramce, prawda? Walker nie stał na bramce chyba, no, nie? I dobrze bronił. Znaczy nie to, że stał na bramce, tyle tylko, że musiał stanąć w jakimś meczu. W kawałku meczu chyba. Bo... bronił. Nie A wiem. Dlaczego? Chyba już nie mieli bramkarza. Chyba był bramkarz, zszedł, wszedł rezerwowy, doznał kontuzji. Szybko, po paru minutach. No i musiał stanąć chyba on. Nelson, no. Dawid Raja. No, to ten rezerwowy. Jonas Musach. Musach. Kolejny rezerwowy bramkarz. Magic Mix, De Bruyne i Haaland. Magic Mix, Upamecano, Dembele. Electric. Rau. Pedri, unbeatable? Ale zwykły. No. Ale ładna karta też. Taka. To chyba są gwarantowane jedno. Pomarańczowe, nie unbeatable. Nie wiem, tak jest to fajnie. Christus. No. Ale masz już Pedriego, widzisz, unbeatable i masz Pedriego, Holo Giant. I masz Christus.
No ty Barcelona akurat ciśniesz, nie? Ja Real. Ty Real, z Realu chyba nic nie miałeś za bardzo. Ja? No. No. A jest to Real? No jest, ciebie z Realu. Ale zapomniałem Manchester City. To jest tyle partii. To jak mistrzostwa świata w hokeja bez Kanady. Dembele. Zobaczymy, Dembele. Czy Kuba miał coś z Realu. Miał Rodrigo, Kuba miał Rodrigo. A no. O, Ter Stegen, kolejny Barcelona. To jest. Alaba miał Kuba. To to jest? Mateusz Nunes jakiś. A to jest teraz samo, to jest teraz samo karty w poprzedniej. Skądś goście kolarze tego Mateusz Nunes. A ty? Rainbow Master Alvarez. Electric Rabiot. Winner Rodri. O, to jest to. Rim. Masterclass. Rim. Jules Koundé. Koundé. No. On też jest bardzo. No. A kto miał lepsze karty? Ja czy Krzyś? No wiesz, ciężko powiedzieć tak naprawdę. No ty miałeś tego Halanda. Który tutaj no tak naprawdę chyba przeważył, tak? Bo kolorowy, czerwony Haland. Wcześniej kiedyś miałeś jeszcze Mbappę zielonego. No, ale Krzysiu ma przynajmniej karty, które jego cieszą, tak? Z Barcelony, bo ma Pedriego. Unbeatable. I Holo Giant. Ale Kambe był zielony. No, ten ładnie wygląda ta karta, nie? Zobacz. Niby bazowa, ale tutaj taka ta pomarańczowa. No. Jak płonąca. A jeszcze bazówki z Barcelony. Bazówki z Barcelony masz. Także to jest. Holo Giant, jakie ty miałeś? Fodena i... Gdzieś tu jeszcze był chyba Haaland, tak? De Bruyne. De Bruyne. Jeszcze ten De Bruyne się podział. No, jeszcze De Bruyne. A chyba te karty, te top klasy są ładniejsze niż te z FIFA, nie? No ładniejsze. Też ładniejsze są w tym roku top klasy. A ładnie, gdzie jest Dodo? Niż rok temu. Fajnie, że są w każdym tym był unbeatable, nie? No mam w ogóle ten. Jak zwykle Kuba trafił kolorowego. W ogóle w FIFA się zmienił te limity, był ładniejszy, taki kolorowy. No. Do klubu jest każda inna, a teraz no, są różowe. Top klasa karty są zdecydowanie fajniejsze. No, mi się podoba, że, ale... z tej strony jest zdjęcie, tylko no. Tyle, że mogliby to zrobić zdjęcie, a nie takie zdjęcie z podstawionym tłem, nie? No. Zamazanym. Tył jest fajny, są normalne karty bez jakichś głupich statystyk do jakichś gierek aplikacyjnych, nie? No. Normalne karty. Takie pół premium można powiedzieć. Może mogli dać w jakiś grał klubu. Jeszcze jak na przykład za rok dołożą, że tu będzie można jakieś, jakby te unbeatable były do iluś limitowane, nie? No. Chociażby nawet, żeby te karty w jakichś tam kolorach były chociaż do 1500 limitowane. No może 1000... by jeszcze dołożyli ikony. Nie? By dołożyli jakichś graczy legendarnych jeszcze. I może jakiś tam, nie wiem, nawet raz niech to będzie na 1500 saszetek jakiś tam autografik, nie? By coś takiego rzucili, czy jakąś koszuleczkę, tak jak w maczotaksach, no to by już była super kolekcja, nie? No. Pod warunkiem, żeby została w takich cenach. Nie, że dadzą takie coś, a cena skoczy na przykład za dwie dychy za saszetkę. No to wtedy ale też można obfabierzyć jedną i też trafić jeden autograf, co nie? No. No, Łukasz widziałem, M trafią, nie? Autografy. No. Udało mu się też, nam znajomych, że tam niewiele kupili, a gdzieś tam ktoś przycisnął i trafił jakieś autografy. Nie, są tam też może mega nazwiska w tych produkcjach typu Mejatax. No ale zrobić mniej tych autografów, tak jak w której serii był Mejatax do trafienia, tylko i wyłącznie autograf Bale'a, nie? No i to się trafiał raz na ileś tam z tysięcy tych saszetek, no ale jak ktoś trafił takiego Bale'a, to naprawdę rozbił bank. Tu też wystarczy 2-3 autografy rzucić na zachętę. A ja odkleiłem papę z dachu. No, żeby się trafiały te autografy. Chociaż raz na 3000 saszetek. Jo, ale jakaś zachęta jest, tak? Ktoś tam gdzieś zawsze trafi. No i zawsze jakaś fajna karta już na rynku jest. Dobra, my się bierzemy za segregowanie kart. Zagranie FIFA. Wkładanie kart do albumu. Krzysiu ma w FIFA Krystal Sena. Dzisiaj ikonę trafiliśmy. Wczoraj ikonę. Ricardo. No, Ricardo jest na YouTubie. No. Dobra. Wszystko na dzisiaj. Dzięki. Pa. Pa. Cześć. Pa. Do widzenia. Goodbye.